Marka Kciuki, tym razem za Marka Lorama. Wszyscy nie kwapią się teraz, żeby podjechać. Jak na komendę motocykle ustawili na podnóżkach. No ale wreszcie zaczną się te emocje. Cztery okrążenia, a stawka tak ogromna. Tony Rickardson czy Jimmy Nielsen, a może Mark Loram albo Lee Adams. Wyścig finałowy. Świetnie Jimmy Nielsen, a jednak Jimmy Nielsen na prowadzeniu po zewnętrznej, atak Lorama w kasku białym, ale drugi jest Rickardson i znów zablokowany Loram przez Rickardsona. Bezpardonowo jeździ Tony Rickardson ostro, chce wywalczyć tutaj z Jimmy Nielsenem to pierwsze miejsce. Teraz zejdzie do prawożnika mistrzowski Marek Rickardsona. Co na to, Jimmy Nielsen zablokował to, ale teraz Loram wykorzystuje tę akcję Rickardsona niezbyt udaną i on atakuje w szaleńczy sposób po zewnętrznej. Za to ściska kciuki Tomasz Golob, także my, aby powiedział się Markowi Loramowi, ależ przeciął tor jego jazdy Jimmy Nielsen. No ostro Szwed sobie poczyna, Loram szaleje z tyłu, nie daje za wygraną, a Jimmy Nielsen to wielki cwaniak, bo potrafi przewidywać i proszę jak szeroko wychodzi w wirażu, ale teraz Loram wchodzi pod niego i tak, czyżby wyszedł na pierwsze miejsce, czuje za ostro, wjechał w ten wiraż, ale cudowna, kapitalna walka, cóż za niesamowita prędkość Marka Lorama. Ostatni wiraż, kto będzie pierwszy, Loram czy Jimmy Nielsen? Loram wygrywa, Mark Loram bohaterem dzisiejszego turnieju. Drugi Jimmy Nielsen, na trzeciej pozycji Tony Rickardson, czwarty Lee Adams, który nie liczył się w tej finałowej rozgrywce, ależ to był cudowny finał. Przyznam Państwu szczerze, że chyba najlepszy wyścig finałowy, jaki zdarzyło